Dzień dobry drodzy, mam nadzieję, że jest wszystko widoczne na tym filmiku. Powiem szczerze, że powoli te programy do nagrywania mnie pokonują. Ostatnio prosiliście mnie o odchylenia. W związku z tym znalazłam Wam piękny egzamin zawodowy, gdzie jest bardzo dużo, znaczy bardzo dużo. Są dwa odchylenia plus konta zespołu 4 i 5 w jednym zadaniu, czyli trzeba będzie przeksięgować koszty z czwórek na piątki przez konto 490. Egzamin, który nas interesuje, to oczywiście standardowo, tak? Na stronie arkusze.pl egzaminy zawodowe, kwalifikacja A36, czyli egzamin administracyjno-usługowy. I interesuje nas egzamin ze stycznia 2018 roku. Egzamin praktyczny. I będzie to firma Brafac spółka z o.o. Tak jak mówiłam, co jest takiego innego w tym egzaminie? Mamy przyjęcie zakupionych materiałów w stałej cenie ewidencyjnej, wyksięgowanie odchyleń, przeksięgowanie narzutu odchyleń. Dodatkowo mamy ewidencję kosztów prowadzone jednocześnie, tak, na kontach zespołu 4 i 5. I mamy informację, że koszty te przenoszone są za pomocą konta 490, czyli konta rozliczenia kosztów. Ewidencja materiałów w magazynie jest prowadzona w stałej cenie ewidencyjnej. Ewidencja wyrobów gotowych w magazynie jest prowadzona według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Oczywiście w tym momencie muszę się sobie zatrzymać, przejrzeć sobie ten egzamin, jak on wygląda. Ja postaram się teraz od razu zapiszę, żeby mi nie uciekło. Wy sobie spokojnie czytajcie. Robię automatycznie ten teraz autozapis, ponieważ to jest trzecie podejście do filmiku. Ponieważ niechcąc wyłączyłam Excela. No dobra, to ja sobie rysuję konta. Tych kont w sumie aż tak dużo nie będzie. Co będę chciała zrobić, to nie będę wpisywać wszystkich stanów początkowych. Nie będę wpisywała stanów początkowych, gdzie po prostu kont nie będziemy używać do księgowań. A będą one potrzebne wyłącznie Wam do wprowadzenia po prostu stanów w programie. Stany początkowe, które nas najbardziej interesują, to wiadomo, standardowo kasa, rachunek bieżący. No i w przypadku odchyleń będą to stany początkowe związane z przyjmowaniem i wydawaniem tak materiałów. No dobra, konto narysowane. Stany początkowe zaraz uzupełnimy. Dobra. Zrobimy kasę. Stan początkowy 8000. Rachunek bieżący, stan początkowy 67 tysięcy, materiały, stan początkowy 40 tysięcy, odchylenia napiszę w skrócie, po stronie winien mamy 10 tysięcy i wyroby. To 60 tysięcy po stronie debetowej.
Wy oczywiście w programie pamiętajcie, że stany wpisujecie wszystkich kont. Ja mam wydrukowany taki egzamin, w związku z tym będę pokazywała Wam wyłącznie te dokumenty, jeżeli chodzi o operacje, które będziemy księgować, będę po prostu je czytać z drugiej kartki, żeby ciągle tego nie przerzucać. No dobra, mamy operację pierwszą. Zakup materiałów, mamy fakturkę i standardowe księgowanie związane z zakupem materiałów, czyli rozliczenie zakupu. Tutaj mamy w pełni kont zakupu materiałów. Kwota netto 12 500, za netto idzie VAT, rozrachunki z tytułu VAT, kwota 2875 i mamy informację, że przelew w ciągu 30 dni, czyli mamy rozrachunek z dostawcami. Kwota brutto, czyli 15 375 zł. Zaznaczę tutaj wszystko jednym kolorkiem, żeby było widoczne. Ok. Druga operacja to przyjęcie zakupionych materiałów do magazynu w stałej cenie ewidencyjnej. Jeżeli chodzi o księgowanie, księgowanie to wykonujemy tak, jakbyśmy po prostu standardowo, tak, księgowali PZK, to nie przejmujecie się tym, że jest słowo stała cena ewidencyjna. Księgujecie kwotę po prostu z PZK standardowo. Problem, schody się zaczną dopiero, jak będziemy robić odchylenia. Czyli standardowo 10 tysięcy i wzrasta nam na koncie materiały o 10 tysięcy. Standardowe księgowanie dokumentu PZ. I mamy operację trzecią. Rozliczenie zakupu materiałów, czyli wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów. Jak wyksięgowujemy takie odchylenia? Tak jak widzieliście, kupiliśmy po 12500, a przyjęliśmy po 10, tak? Gdzieś nam uciekło to 2500. To 2500 właśnie księgujemy na koncie odchylenia. Co jest istotne, uzupełniamy na końcu rozliczenie zakupu po tej stronie, gdzie brakuje tej kwoty. Czyli w tym wypadku po stronie kredytowej, 2500. Bilansuje nam się teraz? 12500? 12500? Bilansuje się. To drugie 2500 księgujemy na koncie odchylenia od cen ewidencyjnych. Na kolor niebieski. Odchylenia związane z zakupem są naprawdę banalne. Tak jak widzicie, jeżeli byłby przypadek, gdzie kupilibyśmy po 10 na przykład, a wydalibyśmy po 12,5, po prostu byłoby odwrotnie księgowane. Czyli zaksięgowalibyśmy odchylenie zakupu wtedy 2,5, tak? Uzupełniłoby nam to do 12,5, a odchylenie odwrotnie. To tyle, jeżeli chodzi o odchylenia. Operacja czwarta. Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. Pamiętajcie o tym, że na początku zawsze księgujemy na kontach zespołu czwartego. A jak wydajemy do zużycia, do produkcji, to księgujemy na koncie zużycia materiałów i energii. Czyli tak, materiały nam schodzą z magazynu i księgujemy na koncie zużycie materiałów i energii. Ale uwaga! Konto zużycia materiałów i energii jest kontem kosztów.
A mieliśmy informację, że jeżeli będziemy księgować coś na kontakt zespołu czwartego, to kontakt w zespole czwartym, to automatycznie przeksięgowujemy to na konto zespołu piątego. Przeksięgowujemy to oczywiście przez konto rozliczenie kosztów. Na koncie rozliczenie kosztów księgujemy po stronie kredytowej. I przeksięgowujemy na konto zespołu piątego. W tym przypadku koszty działalności podstawowej, ponieważ naszą tą działalnością podstawową jest nasza działalność produkcyjna. 19800. Kolejną rzeczą do zrobienia jest przeksięgowanie narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów przypadających na zużyte materiały. No właśnie. I co tutaj robimy? Szukamy w egzaminie wzorów. Oczywiście tutaj macie, tak jak widzicie, mamy wzory na stronie 8, ale na stronie 9 macie miejsce do obliczenia. To miejsce jest oceniane, więc pamiętajcie o tym, aby naprawdę na egzaminie zawodowym uzupełniać wszystko. Nie pomijajcie tego, stosujcie zawsze wzór, symbole nawet, które są na egzaminie. Nawet jeżeli uczyliście się inaczej, bo mieliście troszeczkę inaczej w książce, inaczej to liczyliście, stosujcie to, co jest na egzaminie. No dobra. Liczymy współczynnik odchyleń. Stan początkowy odchyleń od cen ewidencyjnych plus wartość odchyleń zakupionych w bieżącym okresie. Czyli tak, stan początkowy mieliśmy 10 tysięcy, a później przybyło nam odchyleń na 2,5 tysiąca. Przez stan początkowy zapasu materiałów, no mieliśmy 40 tysięcy materiałów, plus wartość zakupionych materiałów w bieżącym okresie, czyli to, co nam się pojawiło, tak? Czyli to 10 tysięcy. Razy 100%. Współczynnik wychodzi nam 25%. Nasz odchyleń to wartość rozhodowanych materiałów, czyli to, co dopiero zaksięgowaliśmy na koncie zużycie materiałów i energii, czyli kwota 19800 razy współczynnik przez 100. 4950. Na razie zapiszę to na górze. I teraz jak zaksięgować taką operację? Pamiętajcie, że te materiały wydajemy do zużycia. Na koncie wiemy na pewno, że będziemy to księgować na koncie odchylenia, tylko po której stronie. Odchylenia pojawiały nam się, jak zauważycie, po stronie debetowej w momencie, kiedy kupowaliśmy. Tak? I materiały nam wzrastały, bo ponieważ za tymi materiałami, jak widzicie, idą odchylenia. To teraz w momencie, kiedy materiał wydajemy, za wydaniem odchylenia nam się zmniejszają. Możemy to policzyć według tego wzoru, który przed chwilą robiliśmy. Możemy policzyć to według proporcji. Już nie będę Was męczyła proporcjami. Ale tak, w momencie, kiedy nam wzrastały, tak jak widzicie, odchylenia, to wzrastały materiały. Kiedy materiały wydajemy, odchylenia nam też powinny maleć. Czyli 4950. I oczywiście korygujemy to, co znajduje się na koncie zużycia materiałów i energii. I zauważcie, że znowu księgujemy na koncie zespołu czwartego. W związku z tym znowu rozliczenie kosztów,
i księgujemy na koncie koszty działalności podstawowej. Ok, wracamy do dokumentów. Zakup usługi naprawy maszyny produkcyjnej. Naprawa maszyny produkcyjnej jest dla nas usługą obcą. Czyli kwota netto na koncie usługi obce 400 zł. Za kwotą netto idzie VAT 92 zł. I mamy informację o tym, że jeszcze nie zapłacono, tak? Czyli mamy znowu rozrachunek z dostawcą, tutaj kolejnym dostawcą. Tak powinniście księgować na egzaminie, ja robię to na jednym koncie. I zauważcie, konto usługi obce znowu jest kontem kosztów. W związku z tym znowu usługi obce, tak? Czyli rozliczenie kosztów 400. To tym samym kolorem zaznaczymy. Dobrze. Ale zakup usługi naprawy kserokopiarki nie jest już naszym kosztem działalności podstawowej, ale kosztem wydziałowym. Bo dotyczy wydziału produkcyjnego, to jest ta usługi związane z wszelkiego rodzaju naprawami, konserwacjami, nie są bezpośrednio związane z naszą działalnością, którą wykonujemy, ale z wydziałem. Czyli w tym wypadku wydziałem produkcyjnym, tak? Czyli księgujemy na koszty wydziałowe. Wydziałowe. Ok. Faktura sprzedaży. Tutaj mamy informację, że będziemy mieli należność od odbiorcy. Czyli słuchajcie, standardowo mamy przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, rozrachunek z tytułu VAT i rozrachunki z odbiorcami. Przychody zawsze po stronie kredytowej. Kwota netto, za netto idzie VAT. I należność po stronie debetowej 12 546 zł. Ok. Kolejny dokument WZ-ka, czyli wydanie z magazynu wyrobów gotowych. I tutaj pamiętajcie o tym, nie wydajcie tego z towarów. Przepraszam, z materiałów. Bo zdarzają się osoby, które w tym momencie popełniają ten błąd i nie wydają wyrobów gotowych, a wydają materiały. Patrzcie, co sprzedajemy. Nie sprzedajemy blachy, tak? O której tutaj była wszędzie mowa. Ale sprzedajemy już nasz wyrób gotowy, czyli grzejnik. Czyli wyroby gotowe nam maleją. I księgujemy na koncie, tutaj sprawdzę nazwę, żeby nie pomylić, koszt sprzedanych wyrobów gotowych. 500. Tutaj uczulam na to, żeby się nie wydawali materiałów. No i to, co nam zostało jeszcze. To WB. Jeżeli obciążenia, to wiadomo, schodzi nam z rachunku, uznania, wchodzi nam na rachunek. W przypadku WB, zaczynajcie zawsze od tego konta, które już znacie. Czy od konta rachunek bieżący. No dobra. Obciążenie nam. Mamy obciążenie 492 zł.
spłata zobowiązania. Mieliśmy zobowiązanie z dostawcą. Kolejną operację. Nie mamy żadnych kosztów. Fajnie. Nie musicie przeksięgowywać. Wpływ należności od hurtowni Bettina. Jak wpływ, no to oczywiście po debecie. Szukamy naszego odbiorcy. I opłata za prowadzenie rachunku bankowego. Wiemy, że schodzi nam z rachunku, tak, mamy obciążenie 20 zł. Tak, żeby ten kolor na czerwono zrobimy. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego jest to usługa, jaką bank świadczy na naszą rzecz. W związku z tym jest to usługa obca. Kupujemy od banku usługę. Pamiętajcie o tym, że opłata za prowadzenie rachunku, usługa obca, ale wszelkiego rodzaju już prowizje, które otrzymujemy albo które wypłacamy, to już koszty, przychody finansowe. 20 zł. No i teraz mamy tutaj konto usługi obce, w związku z tym znowu rozliczenie kosztów. I na konto zespołu piątego. Jeżeli chodzi o zespół piąty, tego typu koszty zawsze są pokrywane przez zarząd. Tak? Czyli księgujemy na koncie koszty ogólnego zarządu. $20. I to tyle, jeżeli chodzi o księgowania. To, o co Was proszę teraz na sam koniec, to oczywiście utworzenie stanów początkowych już wszystkich kont, jeżeli Wam by się udało, powtóreczka, zaksięgowanie wszystkich operacji i to, co uwielbiacie, tabela dekretacyjna. Później na podstawie tej tabeli będziemy księgować w programie. Tutaj proszą nas jeszcze o zestawienie obrotów i sald, ale już to zostawimy. Umówmy się, że będą to wyłącznie, będzie to tabela dekretacyjna. Oczywiście uwzględnijcie dwa dokumenty, które się pojawiają tutaj w opisie, tak? Czyli mamy jedno PK i drugie PK. Jedno z 4 grudnia, drugie z 6 grudnia. Gdzie tutaj treść operacji jest podana. O treści operacji również w tej tabelce pamiętajcie. No dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o koszty. Mam nadzieję, że coś zapamiętacie i egzamin nie jest wcale dla Was teraz taki straszny. Do usłyszenia.